przypadł mi zaszczyt otwarcia drugiego festiwalu zespołu szkół i usług doradztwa zawodowego we Wschowie w roku 2013. Ta impreza tutaj, na której się zebraliśmy, jest dla Was, jest do Was adresowana. Pewnie wielu z Was tutaj zgromadzonych zastanawia się, co w życiu robić, kim być, jaki zawód wybrać, jaką szkołę. Dzisiaj właśnie będzie okazja, żeby przyjrzeć się przynajmniej tym kilku szkołom, które tu zgromadziliśmy. Chciałem się zwrócić do młodzieży, do absolwentów tegorocznych, do których w zasadzie adresowane są te oferty, o wnikliwą analizę przedstawionych ofert i dokonania właściwego wyboru. Wszyscy tutaj, jak jesteśmy, pracujemy dla oświaty, pracujemy dla młodzieży, dla dzieci. Ten sens jest podwójny. Z jednej strony uczymy się, kształcimy dla własnego rozwoju, ale taki drugi sens, może ważniejszy, aby zdobyć jakąś, wyjść na ścieżkę rozwoju zawodowego, kariery zawodowej. To już drugi Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego. W tym roku poszerzony o większą ofertę, więcej szkół jest zainteresowanych, żeby wystawiać swoje stoiska i prezentować to, co mają do zaoferowania. Panowie, obchodzicie właśnie stanowiska. Jak oceniacie ofertę szkół? Jak oceniacie też przygotowania festiwalu? Ja przede wszystkim jestem pod wrażeniem wielkości tego przedsięwzięcia. Ono, powiem śmiało, prawie dwukrotnie wzrosło do sytuacji sprzed roku. Nabrało takiego smaku ekspansywnego. Jeśli chodzi o same stoiska, no to tutaj dodatkową satysfakcją dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla odbiorców, czyli dla młodzieży, jest fakt pojawienia się nowych stoisk wyższych uczelni. Tutaj mamy przyjemność gościć przedstawicieli z Zielonej Góry, Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Polkowic, czyli województwo dolnośląskie, dalej wracając do lubuskiego, z Sulechowa, no i zamiedzą z uczelni leszczyńskich, Wyższa Szkoła Zawodowa. Ja myślę, że ten drugi festiwal, który tutaj organizujemy, jest doskonałą formą pokazania wszystkim młodym ludziom, jak należy kształcić się, gdzie są te możliwości kształcenia, zdobywania wiedzy, a także usług rozwoju kariery zawodowej. Chcemy, żeby każdy młody człowiek, zaczynając swoją edukację, widział jej jakiś kolejny krok w swoim rozwoju. Na drugim Festiwalu Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego wystawia się również Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Z czym się wystawiacie? Co chcecie pokazać młodzieży? Do czego przekonać? Chcielibyśmy zaprezentować szkoły pożarnicze, które są w naszym kraju. To jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Aspirantów w Poznaniu i w Krakowie i Centralną Szkołę w Częstochowie. Przedstawiamy również młodzieży zwykły sposób zatrudnienia się w Państwowej Straży Pożarnej poprzez przyjęcie do służby do miejscowych komend powiatowych czy miejscowych komend miejskich. Panie Burmistrzu, jesteśmy na drugim Festiwalu Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego. Obserwuję Pana i widzę, że obszedł Pan już prawie wszystkie stoiska. Gdyby Pan stał przed wyborem, ponownym wyborem przyszłego zawodu, to czy któreś z tych ofert Pana szczególnie zainteresowała? Oglądnąłem wszystkie rzeczywiście stoiska, prawie wszystkie, już zbliżam się do końca. Najciekawsze są dla mnie stoiska, które są prezentowane przez profil gimnazjalny, a potem ponadgimnazjalny. I powiem tak, miałbym kogo wybrać. Nie powiem o gimnazjach, natomiast powiem o szkole średniej. Myślę, że dobrym wyborem dla uczniów ponadgimnazjalna szkoła to pierwsze liceum nasze wschowskie. Może to też sentyment, skończyłem tą szkołę, ale widzę w porównaniu z szkołami, z którymi mam do czynienia w innych powiatach, w innych miastach, że to jest dobra szkoła i warto ulokować się w niej.
będąc jednocześnie na stałe w mieście, mając kontakty, bo to jest bardzo ważne na tym etapie życia, kontakty z koleżankami, kolegami na miejscu, wyjazd jednak no, utrudnia to takie życie i wszystkie te argumenty właśnie i szkolne i pozaszkolne zdecydowałybym, że wybrałbym jeszcze raz liceum na Szewskowskiej. Przyszliśmy tutaj z ofertą do uczniów, do młodzieży, aby starali się, zobaczyli jak wygląda praca w policji, no i ja staram się ich zachęcić, żeby wstąpili w nasze szeregi. Powiem szczerze, że dostać się do policji jest troszeczkę ciężko. Jest około 10-15 miejsc na 10-15 osób na jedno miejsce. No ale myślę, że jest to praca satysfakcjonująca, no i no, przyszłościowa, tak? Właśnie, dlaczego warto zostać policjantem? Dlaczego zostać policjantem? No, dlatego, że jest to jakiś prestiż, no i każdy to co lubi. No, bardzo dużo osób przychodzi do nas do pracy, bo uważa, że urodzili się z takimi predyspozycjami i chcą i po prostu, no, to jest im pisane. O co najczęściej młodzież pyta, kiedy podchodzi do stoiska? W jakim wieku mogą zostać policjantami? Jakie szkoły trzeba ukończyć, aby zostać policjantem? Ja chciałam tutaj podkreślić, że żeby warunek, żeby zostać policjantem czy policjantką, to jest ukończona szkoła średnia. Nie ma to znaczenia, jaka to jest szkoła, byle byłaby ukończona szkoła średnia. Wiadomo, później kwalifikacje jakieś wyższe no, też są no, postrzegane pozytywnie, no, ale pierwszy etap to ukończyć szkołę średnią i już można się ubiegać o pracę w policji. To stoisko ma jakby taki charakter marketingowy. Chcemy się pokazać. Wychodzimy z informacją do młodzieży. Pokazujemy im naszą ofertę, czyli mówimy im, co mogą, czego mogą oczekiwać, jak przyjdą do poradni. Mogą oczekiwać porad, informacji zawodowych, informacji o zawodach, informacji o szkołach. Mogą oczekiwać pomocy w planowaniu takiej długofalowym. A tutaj dzisiaj ci, którzy przychodzą, zainteresowani są najbardziej chyba testem preferencji zawodowych. I właśnie, a na czym ten test polega? To trzeba sprawdzić, bo to nie można opowiedzieć, na czym polega. No są pytania i odpowiedzi. Test komputerowy. Tak, to jest test komputerowy. No myślę, że się sprawdza. To jest jako taki wstępny, jako wstępna taka orientacja. Uczeń, który dostaje wydruk z komputera, ma tam napisane, nadajesz się do tego, masz takie i takie predyspozycje i on sobie może coś z tym zrobić, albo może pogłębiać informacje o sobie i wtedy zachęcamy do przyjścia do poradni, bo wiadomo, tutaj to nie są warunki do porady, więc tak te nasze, to nasze stoisko to jest tylko taka, to tak jakby zwiastun. Czyli mam nadzieję, że ci, którzy się dzisiaj pytali, że przyjdą do nas, się umówią i wtedy już na taką poważną poradę, oko w oko, bez tego hałasu i wtedy taki klient ma możliwość samemu poszukać. Bo to o to chodzi, żeby doradca nie mówi, co masz robić, tylko mówi, gdzie masz szukać i na co zwrócić uwagę. Panie dyrektorze, krążą plotki, że w pierwszym zespole szkół ma przestać funkcjonować szkoła zawodowa, czyli potencjalnie przyszłe osoby, które chcą się uczyć zawodu, nie będą miały takiej szansy. Czy to prawda? No jest to nieporozumienie albo po prostu zostali wprowadzeni w błąd, co nie znaczy, że ta szkoła jakby, powiem tak, jakby nie była likwidowana, bo tak, jest likwidowana, ale na zasadzie tej, która była do tej pory. To znaczy nowa reforma oświatowa, która wchodzi w tym roku, wprowadziła to, że zawodówki tak zwane są teraz trzyletnie. Do tej pory część z nich była o okresie dwuletnim, a część o okresie trzyletnim. Natomiast od tego roku wszystkie szkoły zawodowe są o okresie nauczania trzyletnim i dlatego też musieliśmy tą starą szkołę zawodową jakby zlikwidować. Natomiast to miejsce powstała nowa. My się teraz będziemy nazywać Zespół Szkół Zawodowych numer 2, znaczy nazywamy się cały czas pierwszy zespół szkół, natomiast jakby w tym pierwszym zespole szkół jest Zespół Szkół Zawodowych numer 2 i to działa na tej samej zasadzie jak do tej pory, z tym, że tak jak mówię, jest to o okresie nauczania trzyletnim. Czyli wszyscy, którzy przyjdą do naszej szkoły, do zasadniczej szkoły zawodowej, będą się uczyć przez 3 lata.
czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło, zmieniła się tylko formalnie zaszły zmiany. To proszę powiedzieć w takim razie jeszcze, jakich zawodów będzie można się nauczyć, jakie zawody proponuje zespół szkół? To znaczy w zasadniczej szkole zawodowej uczymy we wszystkich zawodach. Tam głównym kryterium przyjęcia jest praktyka, czyli podpisanie umowy z pracodawcą. Jeżeli pracodawca podpisze umowę, że on będzie go kształcił praktycznie, to my przyjmujemy ich wszystkich, tak, do klas wielozawodowych. Natomiast mamy też na przykład w zespole szkół zawodowych takie zawody jak sprzedawca, gdzie tworzymy klasę całą sprzedawczyń. Tak samo jak mechanik pojazdów samochodowych, też tworzymy jakby całą klasę tego typu. Natomiast reszta uczy się w wielozawodowych klasach. I tak jak pan mówił, tu się nic nie zmienia, także to, że ktoś wypuścił, czy taka plotka krążyła, to po prostu była plotka i to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Także my wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do uczenia się w zawodzie, w różnych zawodach. Mówię, tak jak przed chwilą wspomniałem, ważne jest tylko to, żeby przynieśli umowę podpisaną z pracodawcą.